Cześć, dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z food haulem zakupowym ze sklepu Aldi. Miałam myśl, żeby jechać do Lidla, ale jednak zrezygnowałam, bo jeszcze nie czuję się na tyle na siłach. Jest już lepiej, ale nie jest tak, jak powinno być, także stwierdziłam, że sobie odpuszczę. Natomiast pomyślałam, że pójdę właśnie do Aldika i tam zrobię sobie większe zakupy. Oczywiście byłam jeszcze na chwileczkę w Jumbo, bo musiałam kupić dla Szymona pampersy, także mamy pampersy i oczywiście jeszcze korzystając z promocji kupiłam dwa razy Actimel dla dzieci Kids, bo był dwa za, jak kupicie dwa, to macie drugi za połowę ceny, także wzięłam dwie paczki, do tego jeszcze kupiłam dwie aktywie, by była dwa za dwa w cenie, Boże, dwie w cenie jednej. O, czyli wziąłam sobie dwie sztuki i jeszcze mam tutaj Pepsi. I tej Pepsi jeszcze nie widziałam o smaku czereśni, także jestem jej ciekawa. A drugą wzięłam taką normalną, bo też były w promocji. Także to są całe zakupy z Jumbo. Natomiast w Aldiku zrobiłam troszkę większe zakupy. Mam tutaj dwie pełne siaty, także Wam je teraz pokażę. Ojej, puszczycie. Dobra, jestem. Musiałam iść na chwilę do Szymona, bo sobie ała zrobił. No i tak, jeśli chodzi o Aldika, to skorzystałam trochę z promocji, ale nie wiem dokładnie, ile miałam tego kortingu, bo na Paragonie nie ma tej ceny oryginalnej i z promocji. To mnie troszkę denerwuje, ale myślę, że w Detalu razem z Jumbo mogła mieć około 10 euro, tak mi się wydaje. No ale mamy tutaj paprykę, która była w promocji i mamy tutaj kilogram. Szkoda, że nie ma więcej czerwonych, no ale trudno, także kilogram papryki. Kilogram papryki, wzięłam też pomidorki, one są takie totalne mini, jest ich tutaj też kilogram i też były w promocji chyba za 2 euro, także 2 albo 3 euro, także się opłaca. Dla dzieciaczków płatki tutaj w środku z czekoladą, czosnek. To u mnie ostatnio idzie czosnek jak woda. Na promocji były też gruszki. Tutaj też mamy kilogram. Nie pamiętam dokładnie, ile wszystko kosztowało. No bo mówię, nie mam. Chociaż czy ja mam paragon? Gdzieś może i mam. No ale już trudno, nieważne. Także gruszki i dwie karmy dla piesków. I to jest pierwsza siata. Także teraz lecimy z drugą i w drugiej mamy jabłuszka dziecięce, dosłownie dla dzieciaków, takie małe, fajne, też kilogram, wafle kukurydziane, tak, kukurydziane, chciałam powiedzieć ryżowe, wędlina, coś na osłodzenie, czyli dwie milki karmelowe. One są w Aldiku po chyba 85 eurocentów, także się opłaca. Dalej wziąłam takie cukierki w środku z takim jakby likrem. Z czego? Z czereśni. Także mój mąż będzie na pewno zadowolony. Dalej wziąłam, jak to się nazywa, słuchajcie, dynia, pestki dyni. Szymon, słuchajcie, uwielbia pestki dyni, więc wziąłam, zobaczymy, czy będą mu te smakować, mam nadzieję, że tak. Banany. Wzięłam też dwie pasty jajeczne, słuchajcie, wszystko mi się tu przewraca, dwie pasty jajeczne. Soczek malinowy, bo u nas ten, te soki to schodzą jak woda. Ciasteczka. Przepraszam.
Słuchajcie, ja was przepraszam, a jeszcze mi kaszel tak męczy, że masakra. Wziąłem sobie też serek wiejski. I takie coś. Nie wiem, co to dokładnie jest, w sensie napoje Chupa Chups, ale nigdy tego nie widziałam jeszcze. Także wzięłam właśnie dwa smaki na spróbowanie i fajnie, bo puszki też są do zwrotu, także cieszy mnie. To bardzo będziemy próbować, jeżeli mi posmakują, to dokupię sobie więcej. Co ja tu jeszcze mam? Mam tutaj jeszcze serki. Powiem wam, że ostatnio je zjadłam i tak mi mega posmakowały. Te kółeczka są czekoladowe, a w środku jest normalnie serek właśnie czereśniowy. Naprawdę są tak dobre, że Szymon inował: mama, miam, 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 miam. Mówię, nie ma, nie, bo miam. Także serdecznie wam je polecam. I ostatnia rzecz, jaką ja tutaj mam, to są frytaski. I to są całe moje zakupy Aldikowo-Jumboskie. Zapłaciłam około 50 euro, więc no niedużo. Także kupiłam wszystko, prawie to co chciałam, bo nie zmieściłam się z tym wszystkim, więc ewentualnie jeszcze później pójdę i dokupię resztę rzeczy. Ale muszę wam powiedzieć, że mamy śnieg. Dzieciaki są bardzo zadowolone. Wczoraj, z poniedziałku chyba na wtorek, czy wtorku na środę, padał właśnie w nocy śnieg. I jest jeszcze dzisiaj, za chwilę wam go pokażę, bo naprawdę wszyscy są, no dzieciaki najbardziej zadowoleni. Także no fajnie, że mamy trochę tego śniegu, zobaczymy co będzie dalej. Myślałam, że w nocy jednak zniknie, ale się utrzymał, także no fajnie, naprawdę fajnie. Karmniki dla ptaszków też zdają egzamin, co chwilę teraz jak obczaiły, że wiszą, to podlatują... Rino, to podlatują właśnie do tych karmników i wyjadają, natomiast do słoninki i do tego domku jednak nie wlatują. Także no tak to na tą chwilę wygląda. Ja teraz idę chować te całe zakupy, bo musimy iść już po Antosia. Także mam nadzieję, że haul zakupowy z Aldika wam się spodoba. Dajcie znać, czy robicie zakupy w Aldim, czy raczej niekoniecznie. Ja z reguły robię, ale nie Bóg wie jakie duże. Natomiast no teraz, tak jak wam mówiłam, nie chciałam jechać do Lidla, więc stwierdziłam, że tutaj zrobię większe. No i zobaczymy, będziemy testować niektóre jeszcze rzeczy, których po prostu nie jadłam. No i co, ja się z wami żegnam. Tak jak mówię, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę, komentarz i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa.